Temat jest bardzo trudny, śliski, wywrotny właśnie. Temat, w którym zastanawiamy się nad racjami, które prowadzą do zdrady. Bo ci, którzy zdradzali naszą wspólną ojczyznę w ciągu wieków, niejednokrotnie odwoływali się do pewnych racji, które w ich przekonaniu miały przekroczenie tej linii odgraniczającej wierność wspólnocie i zdradę przekraczali. To jest wpisane w naszą historię bardzo głęboko doświadczenie. Tutaj szczególnie mocno brzmi słowo, które zostało także odnotowane w tytule dzisiejszego wykładu, słowo targowica, którego tak obawiają się, starają się zakląć we współczesnej debacie politycznej, żeby go nie używać, żeby go nie nadużywać. Oczywiście nadużycie jest błędem, ale jednak nie wydaje mi się, żeby zawsze i w każdym wypadku należało unikać tego mocnego słowa, które symbolizuje właśnie przekroczenie owej granicy zdrady. Ten najmocniejszy symbol oczywiście pamiętamy wszyscy ci, którzy znają polską kulturę, choćby w stopniu podstawowym, z Poloneza wygrywanego przez Jankiela panu Tadeuszu, gdzie poprzez te triumfalne tony przypominające zgodę narodu z królem, odnowienie, twórcze odnowienie Rzeczpospolitej przez Sejm Wielki, Konstytucję 3 maja, pojawia się ta fałszywa, zdradziecka nuta targowicy, zapowiadająca nieszczęście, ostateczne nieszczęście dla pierwszej Rzeczpospolitej. Targowica nie narodziła się dopiero w 1792 roku. Nie byłaby możliwa, gdyby nie, powiedziałbym, takie rakowe rozrośnięcie, przepraszam za niezgrabność porównania, pewnych zniekształceń polskiej wolności, z jakiej dumni byli nasi przodkowie, kiedy zyskali jej fundamenty w XV-wiecznym jeszcze Królestwie Polskim, w postaci, właściwie od XIV wieku one się gromadziły, ale w XV wieku, kiedy pojawiły się te fundamenty polskiej wolności, a więc neminem captiva abimus, a więc niemożliwość ukarania nikogo inaczej, jak tylko za pomocą prawomocnego wyroku sądowego, ochrona przed samowolą państwa. Ten najważniejszy fundament, do którego dojdzie na progu XVI wieku, drugi, konstytucja radomska, nihil novi. Nie zamierzam państwa czasu długo zatrzymywać przy tych znanych faktach, ale musimy je przypomnieć, by uświadomić sobie, na czym polegała duma z wolności. Konstytucja z 1505 roku, najważniejsza konstytucja w naszej historii, wpisała bowiem tę zasadę: nic o nas bez nas, nic nowego nie może być wprowadzone w życie jako prawo, aniżeli poprzez Sejm, poprzez reprezentację obywateli, za zgodą obywateli. Sam król, samo państwo nic nie może, jeżeli obywatele się na to nie zgodzą. Ta długa droga oczywiście, która i ma wcześniejsze antecedencje i która ma także swoje dalsze, można tak powiedzieć, ustrojowe formuły trwania i wzmocnienia z Konfederacją Warszawską gwarantującą wolność wyznania w 1573 roku w sposób wyjątkowy w skali europejskiej. Ta wolność obywateli była zjawiskiem o wyjątkowym charakterze w skali rozległości tego państwa, ilości obywateli, ich aktywności na sejmikach i sejmach, które jako instytucje towarzyszące tej wolności wyrosły w ciągu tych pierwszych wieków istnienia Rzeczpospolitej Polskiej, czy później już w Unii Polsko-Litewskiej. Te instytucje budowały pewną kulturę polityczną, kulturę, w której wolność jednostki jest najważniejsza. Ale wolność jest najtrudniejszym, można powiedzieć, egzystencjalnym doświadczeniem człowieka. Pan Bóg zostawił nam tę wolność, możemy zawsze wybierać dobro lub zło. Czasem nie mamy dobrego rozeznania, ale mamy tę wolność wyboru,
właśnie ta potrzeba dobrego rozeznania jest ważna. Tutaj dużą rolę współcześnie odgrywają media i często odgrywają te role źle, także zamazują nam wybór, prowadzą nas w stronę złego wyboru. Ale to właśnie, że ostatecznie mamy tę wolność, że możemy wybierać. I to, że stało się to częścią ustrojowej natury Rzeczpospolitej, sprawiło, że sprzęgnięcie Rzeczpospolitej z wolnością, z przeżywaniem jednostkowej wolności, jak w mało którym kraju, nie chcę powiedzieć jak w żadnym, ale jak w mało którym kraju, sprawiło, że to doświadczenie wolności mogło ujawnić także pokusę nadużywania jej, złego wyboru, wyboru wolności jednostki przeciwko dobru wspólnoty. Bo wolność, wskutek skażenia naszej natury, jak wiadomo, możemy interpretować w najprostszy sposób. To znaczy, żeby było dobrze dla mnie, wybieram tak. I trudno oczekiwać, żebyśmy wybierali w sposób, w którym będziemy sobie szkodzili. Ale wolność obywatelska w republice polega na tym, żeby wybierać tak, aby dobrze było nie tylko mnie, ale by Rzeczpospolita kwitła. Inni obywatele, żeby mieli się równie w tej samej Rzeczpospolitej, w której ja chcę żyć i chciałbym, żeby moje dzieci żyły. To doświadczenie nie zawsze się udawało. Przez pierwsze wieki funkcjonowania tej sejmowej i sejmikowej republiki od 1468 roku, kiedy pierwszy raz zebrał się w sposób systematyczny sejm z posłów wybieranych na sejmikach, przez, można powiedzieć, ponad 150 lat, to bardzo długo, Rzeczpospolita funkcjonowała w sposób zdumiewająco dobry, przyciągając tym modelem wolności Litwinów do głębszej Unii w Wilnie, przepraszam, ostatecznie w Lublinie, a także przyciągając przedstawicieli innych grup etnicznych, innych wyznań religijnych do tej szerokiej wspólnoty wolności. Ale wtedy pojawia się ryzyko nałożenia tych podziałów wewnętrznych, które spaja tylko idea wolności, na owe partykularne interesy. Kiedy pojawia się na istniejący od początku Królestwa Polskiego podział na prawosławnych i katolików, bo przecież ten podział na dwa odłamy chrześcijaństwa istnieje od XI co najmniej wieku i mieszkańcy Rzeczpospolitej to byli w większości, a czasem niewielkiej większości katolicy, w dużej części prawosławni, po Unii z Litwą zwłaszcza i wejściu korony Królestwa Polskiego na Ruś. Ale potem pojawia się protestantyzm i kolejne jego odłamy, z których nie wszystkie będą chciały się pogodzić z Rzeczpospolitą. Niektóre, jak odłam braci polskich, będzie przecież programowo odmawiał idei obrony Rzeczpospolitej, bo to naraża zbawienie wieczne, a w dodatku przecząc bóstwu Chrystusa, łamał wspólnotę chrześcijańską ze wszystkimi innymi wyznaniami, w tym z protestanckimi. Luteranie i Kalwini równie z pogardą i wrogością odnosili się do Arian, do braci polskich, jak katolicy, bo Arianie jako jedyni przeczyli bóstwu Chrystusa, stawiając się w ten sposób poza nawiasem chrześcijaństwa, rozumianego najprościej, jako tych, którzy wierzą w Chrystusa jako Syna Bożego. Ta kwestia podziałów zaczyna nakładać się na podziały regionalne i polityczne, sięgające poza granice Rzeczpospolitej. Kiedy protestantów zacznie być mniej w Rzeczpospolitej, bo triumfuje kontrreformacja, nie przymus, nie żaden jakiś krwawy kat katolicki, który zmusza innych do przyjęcia z powrotem wiary katolickiej, ale sukcesy propagandy realizowanej przez zakon jezuitów, edukacji znakomitej jezuickiej dobrowolnie zmieniają skład elit Rzeczpospolitej, to znaczy dzieci z rodzin prawosławnych, z rodzin protestanckich, najczęściej prawosławni poprzez protestantyzm, przechodzą w końcu na katolicyzm. I tak kurczy się ta wspólnota, czy te wspólnoty wyznaniowe niekatolickie, wzrasta przewaga katolików.
I wtedy część tych właśnie możnych przedstawicieli poszczególnych mniejszości religijnych, odwołując się do zasady wolności wyznania i czując, że jest ona zagrożona przez wzrastającą pozycję katolików, szuka wsparcia na zewnątrz. Może pomoże nam król szwedzki, może pomoże nam któryś z protestanckich książąt w Rzeszy, a może kalwiński książę Siedmiogrodu. Prawosławni, niektórzy oczywiście, nie wszyscy, nie twierdzę, że wszyscy, broń Boże, tak nie było, że wszyscy wyznawcy niekatolickich wyznań oglądali się na zewnątrz, szukając patronów w obcych dworach. Nie, ale ta skłonność występowała w jakiejś części przynajmniej, także wśród prawosławnych, którzy oglądali się na jedyne mocarstwo prawosławne, to jest na Moskwę, jako na swoich patronów. Ale to zjawisko nie wystarczyłoby jeszcze do zrozumienia kryzysu Rzeczpospolitej, kryzysu tej wspólnoty obywatelskiej, jaki następuje w XVII wieku, gdyby nie wziąć pod uwagę tego nadużycia wolności, które jest wpisane nie w religijne podziały, nie w etniczne podziały, ale po prostu w naszą skłonność do widzenia głównego zagrożenia wolności obywatelskiej, jednostkowej we własnym rządzie. To jest specyfika polska. Nie mówię, że absolutna, że w innych krajach w ogóle takie zjawisko nie występuje, ale w polskiej tradycji występuje ze szczególnym nasileniem. A więc spojrzenie, skoro wolność jednostki jest najważniejsza, moja wolność, to nie bardzo się przejmuje, co robi car moskiewski, co robi król szwedzki, czy ktoś inny gdzieś, Ludwik XIV, ze swoimi poddanymi. Ważne jest dla mnie to, że widzę w swoim królu, którego legalnie wybrałem zgodnie ze wszystkimi prawidłami konstytucyjnymi Rzeczpospolitej, że to ten król może być dla mnie zagrożeniem. Bo jeśli wzmocni Rzeczpospolitą, wzmocni wojsko, to kto wie, może to wojsko stanie się jakby narzędziem policyjnym w jego ręku, które osłabi moją wolność. To rozumowanie w szczególności wezmą pod swoje skrzydła najpotężniejsi magnaci. Tak było już, pisałem o tym w tomie piątym, z niezwykle zasłużonym dla Rzeczpospolitej Janem Zamoyskim, który nie chciał po prostu pogodzić się z faktem, że jakiś wypromowany przez niego Zygmunt III ze szwedzkiej, świeżej bardzo daty dynastii, staje się królem, a on o tyleż inteligentniejszy, bardziej uzdolniony, bardziej zasłużony w wojnach jeszcze pod berłem poprzedniego króla Stefana Batorego, ma być teraz tylko sługą, kanclerzem, pierwszym sługą, ale jednak tylko sługą Rzeczpospolitej w królestwie, którego królem jest Zygmunt III. I formuje partię, która ma służyć według jej twórcy dobru Rzeczpospolitej. Ale to dobro jest interpretowane wyłącznie przez przywódcę partii przeciwko własnemu królowi. Król jest wrogiem, partia opozycyjna rości sobie prawo do wyłącznej racji. I tak zaczyna się historia pierwszego rokoszu sandomierskiego, który wybuchł już tuż po śmierci Jana Zamoyskiego. Tak myślałem, kiedy pisałem piąty tom dziejów polskich obejmujący dzieje tego rokoszu, kiedy obserwowałem te manifestacje pod Sejmem, wtedy kiedy stanęły pod nim barierki, bo przecież te bardzo agresywne zachowania mające zakłócić działanie Sejmu, działania inspirowane przez opozycję, dały znać o sobie w sposób szczególnie drastyczny. Myślałem sobie, że ci młodzi ludzie, którzy tam zostali spędzeni rozmaitymi apelami o zagrożeniu wolności przez rząd sprawujący wtedy władzę, nie zdają sobie sprawy, nie mając pojęcia o historii, jak bardzo są polscy w swoim zachowaniu, jak głęboką część naszej tradycji, złą, bo nasza tradycja nie składa się z samego dobra, złą część naszej tradycji reprezentują. Są arcypolscy w tym warcholstwie, które reprezentowali. Ten system przeciwstawienia wolności jednostkowej, tak jak interpretuje ją potężny magnat i jego klientela idąca za nim posłusznie, nasila się do kryzysu Rzeczpospolitej w okresie, który opisuję w tomie szóstym. To tom bardzo gorzki pod wieloma względami, ale nie beznadziejny, proszę z góry się nie nastrajać pesymistycznie ani do tamtej epoki, ani do tej, w której my żyjemy. Nadzieja jest zawsze i ta nadzieja
zawsze także pomagało Rzeczpospolitej i jej obywatelom wstać z najgłębszych kryzysów, które sami ją także wpędzali. Ten kryzys, który opisuję w szóstym tomie, wiąże się z zachwianiem wiary w Rzeczpospolitą przez jej elity, przez część ich elity. Powód był w pewnym sensie zrozumiały. Niezdolność, nieumiejętność, zostawiam ten problem na marginesie, piszę o nim oczywiście szeroko w tomie szóstym. Rozwiązania kwestii kozackiej, ściągnięte wskutek tego wielkie powstanie Mielnickiego, które ułatwił bardzo król Władysław IV, rojąc swoje plany imperialne, wbrew całej Rzeczpospolitej, bo nikt z obywateli nie chciał tych planów zdobycia księstwa udzielnego dla Władysława IV gdzieś w Mołdawii, po to, by pokazać Władysława IV jako nowego krzyżowca, zdobywcę Stambułu i wykroić dla niego dziedziczne panowanie gdzieś na Mołdawii, by tam mógł założyć swoją dynastię. Nikt z obywateli Rzeczpospolitej tego nie chciał, a król to forsował i przy pomocy kozaków przeprowadził, przygotował ich do powstania, które miało przygotować ten ruch przeciwko Turcji i Tatarom, a skończyło się to wielkim powstaniem przeciw Rzeczpospolitej. A więc i tu widzimy jakiś element tego niezrozumienia wolności przez króla, niezrozumienia między królem a obywatelami, którzy widzieli w jego planach imperialnych zagrożenie dla wolności. To, co potem następuje, to seria klęsk, bo słabość okazaną przez Rzeczpospolitą wobec wewnętrznego kryzysu kozackiego wykorzystują sąsiedzi. Wolność łatwo jest realizować, łatwiej jest realizować na wyspie. Anglicy mają ten przywilej i zbudowali swoje instytucje wolności, chociaż nie bezkrwawo, wiek XVII jest czasem przykładu bezprecedensowego totalitaryzmu wprowadzonego przez Oliwiera Cromwella na terenie Wysp Brytyjskich. Przypomnijmy, że Cromwell doprowadził swoją polityką do eksterminacji 1/3 mieszkańców Irlandii. To był totalitarny początek parlamentarnej demokracji, można tak powiedzieć, systemu wolności. Niech więc nikt, kto przeciwstawia właśnie rządną wolność na Zachodzie, czy w Wielkiej Brytanii konkretnie, anarchii polskiej, nie zapomina o takim źródle, o takiej genezie owej wolności na wyspie. Ale łatwiej ją było potem utrzymać, kiedy już te instytucje, Cromwell umrze, nie utrzyma się jego totalitarna władza lorda protektora, odrodzi się monarchia i przyjmie formy parlamentarne. Wtedy łatwiej będzie utrzymać tę wolność, bo Anglia, bo Wielka Brytania jest wyspą i potrafi swojej suwerenności wzdłuż swoich morskich granic silną flotą bronić. Rzeczpospolita swój kryzys przeżywa w najtrudniejszym położeniu geopolitycznym, bo obok na wschodzie mamy imperia zorganizowane na zasadzie po prostu rozbójniczych podbojów. Tak jest zorganizowana Moskwa, tak jest zorganizowana Szwecja, tak jest zorganizowany Hanat Tatarski, tak jest zorganizowany Imperium Osmańskie na podboju, na zagarnianiu kolejnych ziem w imię takiej czy innej ideologii albo bez ideologii dla łupu. I wyrasta w duchu podobnego systemu, tylko lepiej zorganizowane państwo nowe, którego jeszcze wcześniej nikt albo mało kto dostrzegał na mapie Europy. To jest Brandenburgia, która właśnie wyrasta na kryzysie Rzeczpospolitej w połowie XVII wieku. Ta geopolityczna, powiedziałbym, otoczka kryzysu Rzeczpospolitej sprawia, że wewnętrznego kryzysu nie dało się utrzymać bezkarnie. Nie dało się odczekać, wykrwawić tego straszliwego buntu, powstania kozackiego. Przyszli agresorzy z zewnątrz i to, co dzieje się między 1648 a 1660 rokiem, czy właściwie 1673, przypomnę, rok 1660 to koniec wojny ze Szwedami, ale przecież wojny w ogóle się nie kończą. Trwa wojna z Moskwą jeszcze 7 lat, a potem zaczyna się wojna z Turcją, której kolejnym etapem było zwycięstwem pod Chocimiem, ale rok wcześniej utrata Kamieńca. To razem jest długi czas, 25 lat nieustannych wojen, w których warto sobie to uświadomić. Rzeczpospolita poniosła większe straty demograficzne i materialne niż Polska w XX wieku w I i II wojnie światowej razem wziętej.
Przypomnijmy, że w II wojnie światowej zginęło 6 milionów obywateli, tak się szacuje, w każdym razie maksimum 6 milionów obywateli II RP. To znaczy co szósty. W wydarzeniach, o których piszę w szóstym tomie, zginęła 1/3 ludności Rzeczpospolitej. Zginęła lub zmarła wskutek chorób zakaźnych spowodowanych wojną lub też została wywieziona. Moskwa stosowała taktykę masowej wywózki ludności, zwłaszcza specjalistów najróżniejszych branż i kilkaset tysięcy ludzi w ten sposób z terenów dzisiejszej Białorusi i Litwy wywiozła w głąb swojego wielkiego imperium. Łącznie te straty demograficzne to jest 1/3 ludności, a zniszczenia materialne takie, jakich nie umiemy sobie wyobrazić, bo właściwie każdy dom, można powiedzieć, każdy dom w Rzeczpospolitej z wyjątkiem 4 punktów na jej mapie został zdobyty, splądrowany, zniszczony. Te 4 punkty na mapie to Jasna Góra, Lwów, Zamość i Gdańsk. Luterański Gdańsk, arcykatolicka Jasna Góra, mieszane wyznaniowo, ale zawsze wierny Rzeczpospolitej Lwów, gdzie byli przecież oczywiście katolicy, Rusini, Wołosi i już budująca swoją niezwykłą patriotyczną tożsamość, polską tożsamość grupa Ormian. I Zamość, mała, ale ważna twierdza o podobnym składzie etnicznym zresztą jak Lwów. Tylko te 4 miejsca nie zostały zajęte przez potop moskiewsko-szwedzko-brandenburgsko-siedmiogrodzki. To trzeba sobie uświadomić, by zrozumieć, że taki wstrząs, takie zniszczenia musiały prowadzić do zachwiania wiary w Rzeczpospolitą. A w każdym razie mogły, nie musiały, ale mogły. Oczywiście to, że wybuchło jakby w odpowiedzi na to śmiertelne zagrożenie, kiedy Rzeczpospolita prawie zniknęła z mapy. W końcu 1655 roku właśnie były tylko te 4 punkty na mapie niezajęte przez wrogów, bo wszędzie indziej, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie byli albo moskiewscy, albo szwedzcy gubernatorzy. W Wilnie oczywiście cała wschodnia połowa była zajęta przez Moskwę i przez kozaków. Otóż to, że w tym momencie udało się pierwsze polskie powstanie, Wielkie Polskie Powstanie Narodowe, które odwojowało Rzeczpospolitą, bo to była konfederacja najpierw wierzbołoska, Litwinów na czele z Samuelem Kmicicem i Kazimierzem Żeromskim, a potem konfederacja w Koronie, konfederacja tyszowiecka zawarta właśnie pod Lwowem, pod której sztandary zaczęli wracać spod władzy Szwedów polscy oficerowie i żołnierze. I potem to ludowe powstanie, które szło w sukurs Matce Bożej na Jasnej Górze, chłopi z Pogórza, z okolic Żywiecczyzny i z drugiej strony z południowej Wielkopolski, którzy ruszyli tysiącami na odsiecz najjaśniejszej królowej Polski, panience z Jasnej Góry. Także mieszczanie, którzy przystąpili do tej akcji przeciwko Szwedom, wyrzucania Szwedów z własnych domów, i szlachta, która odstąpiła Szweda, przeszła na jego stronę, ale odstąpiła od niego szybko i staje na czele tego powstania, które w ciągu 5 lat oczyszcza całkowicie Rzeczpospolitą od Szwedów. Szwedzi doprowadzili do bezprecedensowego zniszczenia Rzeczpospolitej, ale nie zabrali ani kilometra kwadratowego terytorium. Wywieźli wszystko, co się dało wyrwać, wywieźć i nie zwrócili do dzisiaj. Ale powtarzam, z terenu Rzeczpospolitej zostali wyparci całkowicie. Moskwy nie udało się wyprzeć w całości, niestety, i na tym polega przełom geopolityczny tego przesilenia. Pamiętamy, że ta wojna z Moskwą, 12-letnia, skończyła się w 1667 roku rozejmem w Andruszowie, na mocy którego wschodnia połowa Ukrainy przechodziła pod władzę Moskwy, Smoleńszczyzna, Czernichowszczyzna także, i Kijów, który miał na 2 lata tylko przejść w ręce Moskwy, ale który, jak wiadomo, pozostał po jej stronie na zawsze. Dlaczego? Bo elity Rzeczpospolitej były wtedy zajęte zwalczaniem własnego państwa, własnego króla, sporem wewnętrznym, a nie walką już nawet nie militarną, ale dyplomatyczną, tylko o to, żeby odzyskać, co miało być oddane Rzeczpospolitej, czyli Kijów. To był czas Rokoszu Lubomirskiego najpierw,
a potem totalnej opozycji, jaką zorganizowano przeciwko legalnie wybranemu przy powszechnym poparciu obywateli królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Wewnętrzne walki prowadzone pod hasłem wolności właśnie, wolności wielkich panów, którzy uważali się za jej reprezentantów i obrońców przed królem. Te racje nie zawsze były rozłożone w ten sposób, że miał je król albo miała opozycja. Broń Boże, tak nie stawiam sprawy. Te racje bywały rozłożone naprawdę. Błądził król niejednokrotnie bardzo poważnie, błądziła bardzo poważnie opozycja, ale to skupienie na walce z wrogiem wewnętrznym, opozycji z królem, króla z opozycją, nie pozwalało rozwiązywać problemów zewnętrznych, wyrzucić ostatecznie do końca najeźdźców. I tak właśnie ten przełom geopolityczny, w którym to Moskwa przekształca się w Rosję, bo Moskwa z Kijowem przekształca się w Rosję, Moskwa wchodzi do Europy Wschodniej i staje się pierwszoplanową w niej siłą na miejsce Rzeczpospolitej. I ten przełom dokonuje się właśnie wtedy. Wskutek owej wewnętrznej słabości, kryzysu polskiej wolności. I to jest właśnie czas, w którym mogli sobie zadawać pytanie obywatele Rzeczpospolitej. Czy jesteśmy tacy wspaniali? Bo jednak proszę, kilka lat temu nie było Rzeczpospolitej na mapie. Byliśmy całkowicie pochłonięci przez obce potencje. A teraz z Bożą pomocą udało nam się prawie z całego terytorium wszystkich wygnać. Rzeczpospolita znowu stoi na nogach, słania się na nich, ale jest, ocaliliśmy ją. To triumf przecież. I tak można i trzeba spoglądać na to wielkie zwycięskie polskie, czy raczej polsko-litewskie powstanie w obronie Rzeczpospolitej. Ale przecież jest druga strona tego medalu. Rzeczpospolita owszem wypędziła wrogów, ale jak już powiedziałem, nie z całego obszaru i chwieje się na nogach, jest zniszczona. Czy w związku z tym nie należy podjąć pewnych reform, by usprawnić jej aparat, by wzmocnić jej państwo, by ta wolność nie mogła już służyć tak, jak służyła powszechnie w czasie najazdu szwedzkiego zdradzie. Bo przecież nie jeden Radziejowski przeszedł na stronę Szwedów. Nie jeden Janusz Radziwiłł i Bogusław Radziwiłł poszli na służbę Szwedom. Tych dwóch zresztą można do pewnego stopnia rozumieć, zwłaszcza Janusza Radziwiłła, bo przecież kiedy on był hetmanem litewskim i nie zdołał obronić Litwy przed najazdem moskiewskim, a Moskwa zajęła prawie całą Litwę i doprowadziła do takiego zniszczenia Wilna, jakiego świat nie oglądał, to można było, tak jak zrobił to hetman Radziwiłł, szukać ratunku w mniejszym złu, jak wierzył, czyli w Szwedach. Nie usprawiedliwiam go, ale próbuję odtworzyć sposób jego rozumowania. Zdrada Rzeczpospolitej nastąpiła, ale zdrada motywowana być może troską o mniejszą ojczyznę Litwę. Ta zdrada nie przyniosła, jak wiadomo, żadnego dobrego rozwiązania ani dla Litwy, ani dla Radziwiłłów, ale jak każda inna zdrada w okresie potopu, a tych zdrad także bez żadnego usprawiedliwienia było mnóstwo. Przypomnijmy nie tylko arcyzdrajcę Radziejowskiego, ale ten smutny przypadek, najsmutniejszy może, kapitulacji Wielkopolski przed Szwedami, kiedy wojewoda poznański Opaliński, który tak chłostał wady współobywateli w swoich świetnych satyrach wydanych tuż przed właśnie wtargnięciem Szwedów do Rzeczpospolitej, stał się sam najznakomitszym, czy raczej najgorszym przykładem wad Rzeczpospolitej, a raczej wad jej synów. Ponieważ w imię wojny z własnym królem nie lubił Jana Kazimierza, uważał, że nie będzie taki jakiś chłystek z marnej szwedzkiej rodziny, rozkazywał wspaniałemu reprezentantowi rodu Opalińskim, tak zakorzenionego w Wielkopolsce, najstarszej dzielnicy Polski. To już lepiej przyjąć Szweda. Szwed będzie nam lepszym królem niż nasz własny król. Zagranica będzie lepsza niż ten domowy władca, którego inni uznają, ale ja nie uznaję. Mam prawo nie uznawać, bo jestem wielkim panem z Wielkopolski. I tak wielkopolskie pospolite ruszenie, liczniejsze i lepiej uzbrojone od Szwedów, skapitulowało przed Szwedami pod ujściem, bez walki. I potem setki innych oficerów, w tym Sobieski, szczególnie długo, bo aż do marca 1656 roku, służyć będą wiernie królowi szwedzkiemu w podbijaniu Rzeczpospolitej. A więc zdrady było bardzo dużo.
Traktat Lipski kończący wojnę ze Szwecją w 1660 roku gwarantował zdrajcom, którzy przeszli na stronę króla szwedzkiego, bezkarność, amnestię. To można zrozumieć, wojny kończą się czasem takimi artykułami. Ale niektórzy zdrajcy, jak Radziejowski, zdradzili Rzeczpospolitą przed jeszcze najazdem szwedzkim. I oni także nie poniosą żadnej kary. Radziejowski czy Bogusław Radziwiłł, który przecież złożył swój podpis pod projektem rozbioru Polski w Radnot, gdzie miał wykroić dla siebie, dla Bogusława Radziwiła, mały kawałek, resztę zostawiając Chmielnickiemu, królowi szwedzkiemu, elektorowi brandenburskiemu i księciowi siedmiogrodzkiemu. Nikt z tych zdrajców nie został ukarany. To niewątpliwie była lekcja jak najbardziej fatalna dla Rzeczpospolitej na następne lata. Można zdradzić Rzeczpospolitą, można w poszukiwaniu najwygodniejszego dla siebie wyboru, złotej wolności, niszczyć tę Rzeczpospolitą z jej wrogami zewnętrznymi, a i tak, kiedy Rzeczpospolita ocaleje, ocali się ofiarą tysięcy swoich wiernych synów, zdrajcy pozostaną nieukarani, a najwierniejsi pozostaną bez nagrody. Cytuję takie wstrząsające dla mnie w tym szóstym tomie wezwania płynące od wiernych Rzeczpospolitej obywateli, których zagarnęła Moskwa z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i wywiozła do Kaługi najpierw, a potem głębiej do Kazania. I tam z Kazania słali listy z nadzieją, że jakoś one dotrą do Polski, żeby ich wyzwolić, żeby im pomóc, bo oni przecież po prostu za służbę Rzeczpospolitej stali się jeńcami Moskwy. Nikt im nie pomógł. Zostali na zawsze w Rosji. A zdrajcy wrócili do swoich urzędów, wrócili do swoich majątków. To była pokusa dla wolności do jej nadużywania dalszego. Czy ta sytuacja może najbardziej skomplikowana, ale warta tutaj przywołania w dwóch zdaniach. Jerzy Sebastian Lubomirski, ten, który na kartach podręczników często występuje, jeśli w ogóle ktoś go kojarzy, jako symbol właśnie warcholstwa, przywódca rokoszu przeciwko Janowi Kazimierzowi, który sparaliżował te wysiłki obronne Rzeczpospolitej w końcu lat 60. Ale jeśli spojrzymy w głąb tej historii, tak jak przypominam to w szóstym tomie dziejów, to przecież Jerzy Sebastian Lubomirski nie tylko był najwybitniejszym wodzem w czasach potopu, jakiego miała Rzeczpospolita, nie tylko autorem najbardziej błyskotliwego zwycięstwa sił zbrojnych Rzeczpospolitej w całej jej historii, mam na myśli bitwę pod Cudnowem, w której zmusił do kapitulacji całą armię moskiewską i cała armia moskiewska została anihilowana, można powiedzieć, i który potrafił ostatecznie w tym nieszczęsnym rokoszu rozbić na głowę swojego ucznia wojskowego Jana Sobieskiego w bitwie pod Mątwami. Także ledwie Sobieski uszedł z życiem. Ten człowiek niewątpliwie uratował Rzeczpospolitą w momencie najcięższym, w końcu 1655 roku. To on pomógł królowi wrócić do ojczyzny z emigracji i stanąć na czele walki o odnowienie Rzeczpospolitej, sam biorąc w tej walce walny udział, między innymi wyzwalając Kraków, a potem Toruń. Mówię o Lubomirskim. I ten człowiek następnie staje się obiektem nagonki, intrygi ze strony dworu, ze strony Jana Kazimierza i jego małżonki, skądinąd także niezwykle zasłużonej w czasie potopu, bohatersko podtrzymującej swojego męża w najtrudniejszych chwilach bliskich załamania, Ludwiki Marii. Ludwika Maria wymyśliła, że trzeba koniecznie na tron Polski wprowadzić Francuza, ponieważ on będzie wybranym mężem dla jej ukochanej siostrzeniczki. Sama dzieci nie miała z Janem Kazimierzem, nie dochowała się w ogóle żadnych dzieci. Wobec tego przelała te rodzinne uczucia na siostrzenicę i chciała w ten sposób jakby te rodzinne uczucia zrealizować, niestety kosztem Rzeczpospolitej. Bo ta intryga, w której narzuca się króla obywatelom, żyjący król chce wybrać króla za swojego życia, była sprzeczna z całym duchem wolności Rzeczpospolitej, bo obywatele uważali, że tak długo są wolni, jak długo mogą wybierać króla swobodnie. Nikt im nie narzuca, czy to będzie Francuz, Austriak czy Piast, czyli ktoś z naszych. Sami sobie zdecydujemy. A Ludwika Maria, łamiąc prawo razem z Janem Kazimierzem, w
chciała narzucić właśnie tego francuskiego kandydata. Lubomirski stawał okoniem, wobec tego wysyła na niego płatnych morderców dwukrotnie, a kiedy nie udaje się go zgładzić, tego samego bohatera, który ocalił Rzeczpospolitą w czasie potopu, organizuje sąd sejmowy, w którym w roli głównego, można powiedzieć, organizatora aktu oskarżenia, wynajmującego za pieniądze fałszywych świadków przeciw Lubomirskiemu, występuje Hieronim Radziejowski. Ten arcyzdrajca, który był skazany prawomocnie przed jeszcze potopem za zdradę Rzeczpospolitej. Wraca w łaski, wraca do urzędów, dlatego, bo przydaje się królowej w intrydze przeciwko Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu. Takie są meandry, powiedziałbym, polityki, w której nadużywa się wolności, w której za nic ma się zasady moralne i zasługi dla Rzeczpospolitej, a wszystko to nie w rozgrywce politycznej, w której celem najważniejszym jest zatopić aktualnego przeciwnika. Oczywiście wewnętrznego przeciwnika. We współpracy z dowolną siłą zewnętrzną. I Lubomirski, broniąc się przed egzekucją, można tak powiedzieć, bo już stracił wszystkie tytuły i majątki zgodnie z wyrokiem Sądu Sejmowego skazującego go fałszywie oczywiście za zdradę, sam przekracza granicę zdrady, chce się ratować, odwołując do dworu cesarskiego w Wiedniu, do Brandenburczyków, a nawet do Moskwy. Taki jest ten, można powiedzieć, wstęp do Targowicy. Bez tego nie da się zrozumieć zjawiska Targowicy 120 lat późniejszego, czy 130 lat późniejszego. Ta historia ma znacznie głębszą tradycję nadużywania wolności. Ta historia oczywiście rozwija się, nie ma tutaj czasu analizować ją szczegółowo w każdym etapie, ale przechodząc, przeskakując niejako ponad epoką, którą opisuję w tomie szóstym i czasami samej Targowicy, chcę zwrócić jeszcze tylko na jeden aspekt dziedzictwa XVII wieku, ważny na przyszłość. Otóż zwątpienie części elit szlacheckich w to, że Rzeczpospolita jeszcze solidniej stanie na nogi, że znowu będzie potężna, że w ogóle warto jej bronić, to zwątpienie po klęskach, po ciosach czasów potopu sprawia, że pojawia się wtedy, czyli w końcu lat 60. wieku XVII, zjawisko zupełnie nowe. Połączenie obrony owej wolności obywatelskiej, wolności realizowania polityki przeciwko własnemu królowi, przeciwko własnemu rządowi, z poczuciem kompleksu bezwartościowości polskiej tradycji. Tego wcześniej nie było. Wcześniej spiskowano przeciwko królowi, brano pieniądze od obcych dworów, ale w przekonaniu, że i tak Rzeczpospolita jest najwspanialsza i dobrze jest skubnąć czasem coś ze skarbca cesarskiego w Wiedniu, czy ze skarbca brandenburskiego, czy z królewca, czy od króla francuskiego. Skoro i tak chodzi tylko o to, żeby użyć tych pieniędzy na pokonanie własnego króla, a i tak Rzeczpospolita będzie potem triumfowała. Ale w latach 60., na przełomie lat 60. i 70. XVII wieku pojawia się zwątpienie u części elit, że Rzeczpospolita w ogóle warta jest obrony. I pojawia się pokusa, to rzućmy tę Rzeczpospolitą. Wybierzmy wzór, który właśnie ukształtował się na Zachodzie, we Francji Ludwika XIV. To jest wzór potęgi, która się tworzy. Skoro sami nie umiemy jej stworzyć u siebie, bądźmy Francuzami. Przestańmy być Polakami. Nie warto być Polakiem. Wcześniej to nikomu do głowy nie przychodziło z elit polskich. A na początku lat 70., jak przedstawiam to szczegółowo w tym szóstym tomie, pojawia się grupa ludzi zorganizowana w partię tak zwaną francuską, której manifest pisze Piotr Kochanowski, starosta radomski, pisze do posła francuskiego w Warszawie. My już nie chcemy być Polakami, nie chcemy tego kraju. Niech tutaj przyśle najjaśniejszy król, arcychrześcijański król Francji, gubernatora, jakiegoś wicekróla, żeby zarządzał tą nieszczęsną krainą, bo my sami sobą nie potrafimy rządzić. Nie chcemy naszych praw, nie chcemy naszych tradycji. Wszystko, co do tej pory zbudowaliśmy, było złe. Chcemy być poddanymi króla Francji. Nie było wcześniej takiego zjawiska. Atrakcyjność nowego wzoru
którym wiele było rzeczy wartych rozważenia i wartych być może zaadaptowania w Polsce. Wzoru nowoczesnej monarchii policyjnej, jaką tworzył Ludwik XIV we Francji. Wzoru opartego na także doskonale rozbudowanej dyplomacji, polityce kulturalnej na skalę europejską, sponsorowaniu własnej kultury, przemysłu. Wiele rzeczy, które warto było rozważyć, naśladować pod warunkiem, że nie przyjmowało się ich przy pełnym odrzuceniu wszystkiego, czym była Polska do tej pory. Ale właśnie taki radykalizm postawy wyboru przeciwko Polsce pojawia się już na progu ostatniej ćwierci wieku XVII. To nie dopiero oświecenie przynosi ten zwrot, ale już właśnie ta epoka zwątpienia po potopie. Dlaczego mówię o tej epoce? Bo dopiero na podstawie takiego zwątpienia w wartość Rzeczpospolitej, wartość własnej wspólnoty, że warto jej bronić, że ona stworzyła coś wartościowego, że może warto coś w niej naprawić, warto zapożyczyć coś z zewnątrz, ale jednak po to, żeby umacniać tę wspólnotę, a nie po to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze. Ta nowa mentalność, która się ujawnia w końcu wieku XVII, jest podstawą szerokiej, można tak powiedzieć, fali zdrady w czasach oświecenia, w czasach, które z jednej strony były okresem niezwykle potrzebnych reform, zrealizowanych wreszcie w dziele Sejmu Wielkiego i jednocześnie zdrady tych reform przez tych, którzy zwątpili w ich sens, skuteczność, uznali, że jeśli nie Francja, to teraz Rosja, oświecona, mówiąca po francusku, Rosja będzie nam opiekunką lepszą od dotychczasowej Rzeczpospolitej. To jest podstawa zdrady głębszej, zdrady kulturowej, zdrady tożsamościowej, niż zmiana orientacji politycznej, kolaboracja z najeźdźcą motywowana takimi czy innymi pragmatycznymi czy indywidualnymi interesami. Ta głębsza zdrada kulturowa zaczyna zapuszczać swoje korzenie w mentalności części polskich elit w końcu wieku XVII. I ona daje znać o sobie w zjawisku, które znamy z tylu przykładów późniejszych. Konfliktu między swojskością a cudzoziemszczyzną. Konflikt głęboki, który rozdziera nasze elity właśnie już od końca XVII wieku, który jest zasadniczo szkodliwy. W mojej interpretacji nie proponuję wcale zacietrzewionej obrony swojskości przeciw cudzoziemszczyźnie. Potępiam natomiast, jeżeli mogę użyć tak mocnego słowa, wybór cudzoziemszczyzny, która odrzuca całkowicie i w każdym aspekcie swojskość. Tego rodzaju alternatywa, że albo trzymamy się swojego i nic nie będziemy importować z Zachodu czy z innych kierunków, skąd warto jakieś pomysły, innowacje czy rozwiązania przyjąć, albo też naplujemy na wszystko, co do tej pory stanowiło Polskę, Rzeczpospolitą, będziemy się tego wstydzić i staniemy się kimś innym, byle już tylko nie być Polakiem. Otóż to rozejście się dróg w stronę między ksenofobią, można śmiało tak powiedzieć, a ksenofilią i ojkofobią, przypomnę, ksenofobia to po prostu odruch nienawiści, nieufności do wszystkiego, co obce, a ksenofilia to miłość wszystkiego, co obce, połączona z ojkofobią, czyli nienawiścią do własnego gniazda, własnej tradycji. To jest właśnie zjawisko, które zaczyna się wraz z kryzysem Rzeczpospolitej w końcu wieku XVII, a nasila się po wieku panowania Rosji nad Rzeczpospolitą, panowania Rosji już oświeconej, zmodernizowanej, Rosji salonów petersburskich, Rosji mówiącej po francusku, Rosji, która występuje tutaj wobec Rzeczpospolitej i wobec Europy jako patronka oświecania, modernizowania zacofanej, ciemnogrodzkiej, sarmackiej Polski. To jest ten splot nowy, który się kształtuje w wieku XVIII. Rosja nie przychodzi tu już w imię barbarzyństwa, prawosławia, ale przychodzi tu w imię modernizacji, oświecenia, porządkowania, wprowadzania ładu, którego Polacy sami wprowadzić nie umieją. I tak tworzy się ten szczególny konglomerat. Ludzie, którzy mówią po francusku raczej niż po polsku,
może kalecząc bardzo piękny język Moliera czy Racina, ale jednak chętniej jego używają niż języka Kochanowskiego, Jana Kochanowskiego. Ci ludzie jednocześnie służą zapamiętale Rosji. Dlaczego? Bo nie wierzą już w to, że Rzeczpospolita może stanąć o własnych siłach. Rzeczpospolitej widzą już tylko wydmuszkę, wydmuszkę, której istotą pozostaje jedno hasło – złota wolność obywatelska. Rzeczpospolita jej nie utrzyma sama, więc to zewnętrzna siła musi dla nas zabezpieczyć, dla nas ludzi wolnych zabezpieczyć naszą wolność. To jest ideologia Targowicy. W to wierzył na pewno, wierzyło dwóch z trzech liderów Targowicy. Przypomnę, ci trzej liderzy to Franciszek Ksawery Branicki, człowiek absolutnie cyniczny, który w nic nie wierzył, więc jego wyłączam tutaj z tej grupy, oraz Szczęsny Potocki, nieszczęsny w istocie, steroryzowany i straumatyzowany przez swojego ojca, który, przypomnę, skatował go do nieprzytomności, a jego świeżo poślubioną żonę zamordował, tylko dlatego, że traktował ten ślub młodego Szczęsnego Potockiego, jego ojciec, jako mezalians. No ktoś po takich przejściach na pewno niełatwo mógł utrzymać normę psychiczną. Szczęsny Potocki, dziedzicząc największy majątek Rzeczpospolitej po ojcu, dziedziczył także tę traumę straszliwą, która wytrąciła go z jakiejś być może szansy na normalne życie. Wierzył w to właśnie szczerze, że broni ideału wolnej Rzeczpospolitej, wolnej w rozumieniu wolności obywateli. Za zagrożenie dla tej wolności traktował króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a przede wszystkim krąg reformatorów, z którymi połączył się król w czasach Sejmu Wielkiego i stworzył dzieło uwieńczone Konstytucją 3 maja. Tym, co najbardziej budziło złość i chęć zniszczenia u Szczęsnego Potockiego i wielu do niego podobnych, było wprowadzenie zasady dziedziczności tronu. Bo tutaj rzeczywiście natykała się ta, powiedziałbym, ustrojowa tradycja Rzeczpospolitej, w której wolność rozumiemy po prostu jako wolność wyboru. Możemy wybrać swojego króla, możemy głupka wybrać, możemy dobrego króla wybrać, ale jak długo wybieramy wolno, samodzielnie, tak długo jesteśmy wolni. No, Rzeczpospolita już od, można powiedzieć, 1733 roku nie wybierała wolno, bo caryca przysyłała swoją armię, żeby dopilnowała właściwego wyboru. Najpierw była to caryca Anna, potem już nie potrzebowała nawet takiej dużej siły Katarzyna II, żeby swojego byłego kochanka tutaj na tron wprowadzić. Ale wciąż część elit szlacheckich żyła tym złudzeniem. To my wybieramy króla, to my wybieramy go swobodnie, więc skoro Konstytucja 3 maja wprowadza tron dziedziczny, to jest koniec wolności. To jest zaprzeczenie samej istoty Rzeczpospolitej. To był argument Szczęsnego Potockiego, którym trafiał do wielu umysłów swoich współobywateli. I trzecia figura w tej niesławnej trójcy targowickiej, czyli hetman polny Seweryn Drzewuski. Przypomnijmy, że miał za sobą piękną kartę, męczeńską można powiedzieć, ponieważ został razem z ojcem porwany i wywieziony przez carskiego pułkownika w 1767 roku z Warszawy do Kaługi na kilka lat uwięzienia. Ojciec, hetman wielki, koronny Wacław Drzewuski. Młody Seweryn był wtedy posłem dolińskim na Sejm. Razem z biskupem kijowskim zostali wywiezieni, no, żeby unieszkodliwić grupę potencjalnej opozycji, która no, przyczyni się później do Konfederacji Barskiej. A więc człowiek, który mógł czuć się, mówię o Sewerynie Drzewuskim, spadkobiercą tradycji polskiej wolności. Ale dla niego istotą polskiej wolności był urząd hetmana, który sprawował jako hetman polny. Ale nie hetmana w rozumieniu tego, który ma bronić Rzeczpospolitej od wrogów zewnętrznych. Bo wojsko, dopóki Sejm czteroletni nie wprowadził jego aukcji, podwyższenia, było wydmuszką, było grupą paradierów, bez żadnego znaczenia na arenie walk, jakie toczyły się wtedy w Europie Wschodniej i Środkowej. Hetmanowi Drzewuskiemu wojsko było potrzebne jako zasłona przed samowładztwem króla. Wojsko, którym dowodzi hetman, przeciwko królowi. To jest podział władzy sarmacki. Wojsko,
które ma być niezależne od króla i bronić obywateli przed królem. To jest w pewnym sensie szczyt formacji instytucjonalnej opozycji, gdy opozycja dowodziła wojskiem przeciwko królowi. Tak to sobie wyobrażał Rzewuski, szczerze to sobie wyobrażał. Był oczywiście także cynikiem, umiał dbać o swoje interesy, ale poza tym szczerze wyznawał tego rodzaju ideologii. A więc widać, że wolność jest tutaj hasłem, które niosło przywódców Targowicy, aż zaniosło ich na dwór księcia Potiomkina, kiedy ten szykował interwencję w Jassach przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Konstytucji 3 maja. Interwencję, której już sam nie zdołał zrealizować, ponieważ umarł w październiku 1791 roku, ale jego konkurent, młody i zwycięski konkurent Owdzięki Katarzyny, 40 parę lat młodszy od niej, Płaton Zubow, przeprowadził skutecznie i bez skrupułów w postaci najazdu na Rzeczpospolitą w maju 1792 roku. I wtedy właśnie ujawni się owa Targowica jako no, grupa kolaborantów rosyjskiego wojska, które wkracza pod hasłami przywracania wolności w Polsce. Kiedy ambasador rosyjski wręczał królowi, jako Bułhakow, wręczał królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu akt nie wypowiedzenia wojny, tylko akt informujący o wkroczeniu wojsk rosyjskich, podkreślał, że to nie jest żadna wojna. To po prostu jest bratnia pomoc niesiona polskiej wolności. Król jej może nie bardzo rozumie, jeszcze nie do końca zrozumiał, ale Katarzyna właśnie mu pomaga w tym momencie. Król niestety, który odegrał tak wielką pozytywną rolę w czasach Sejmu Wielkiego, Konstytucji 3 maja, prawa o miastach. Król nie miał charakteru, który pozwoliłby mu stawić skuteczny opór pokusie kapitulacji. I to kolejny tragiczny rozdział tej historii. Rozdział zapisany 23 lipca, kiedy po dwóch miesiącach walk, w których Wojsko Polskie to właśnie zreorganizowane dzięki reformom Sejmu Wielkiego i postawione na stopie rzeczywistej armii, która jest w stanie walczyć nie tylko z własnym królem, a raczej nie z własnym królem, tylko bronić granic Rzeczpospolitej. To wojsko pokazało swoją doskonałą zdolność obronną pod komendą księcia Józefa Poniatowskiego, prawdziwego bohatera tamtej kampanii 1792 roku. On dowodził frontem południowym ukraińskim. Jego podkomendnym był Kościuszko. Niestety front północny litewski oddał król Stanisław August Poniatowski pod komendę zdrajcy. Wiadomo było od początku, że będzie to zdrajca, książę Wirtemberski, tylko dlatego, że należał do potężnej familii Czartoryskich poprzez małżeństwo z księżniczką Czartoryską, a był jednocześnie szwagrem cesarza Austrii i przyszłego cara Rosji. No właśnie, żeby tak wspaniałe koligacje uczcić, mianowano go dowódcą armii litewskiej. I no, ta armia niestety nie spełniła swojej roli w tej wojnie obronnej Rzeczpospolitej 1792 roku, ale po usunięciu go z dowództwa, kiedy już dowody jego zdrady były oczywiste, król zadbał o to, żeby mu oczywiście włos z głowy nie spadł, ale dowództwa go pozbawił i armia litewska wycofywała się w porządku w stronę Bugu, można powiedzieć. Rzeczpospolita, jej armia była w stanie bronić się jeszcze co najmniej kilka miesięcy od lata 1792 roku. Król mimo zapowiedzi licznych nie pojechał do tej armii, nie stanął na jej czele bezpośrednio, tylko zdecydował się przyjąć ofertę, którą przysłała mu Katarzyna, ofertę przystąpienia do Targowicy. Przystąpił do niej de facto 21 lipca, 23 zwołał radę 12-osobową, która miała w pewnym sensie no, przyklepać jego podjętą już dwa dni wcześniej decyzję. I w głosowaniu jawnym 8-4 większość opowiedziała się za przystąpieniem króla do Targowicy. Większość, w której znalazł się człowiek bardzo uzdolniony i skrajnie cyniczny jednocześnie, Hugo Kołłątaj, który powiedział, że król powinien natychmiast przystąpić do Targowicy.
Takie są zmienne czasem losy i wybory ludzi, których stawiamy na piedestał nie do końca i nie zawsze w pełni zasłużeni. Mówię o Kołłątaju. I ten moment 23 lipca, kiedy król przystępuje do Targowicy, jest oczywiście momentem załamania polskiej obrony, załamania psychicznego księcia Józefa Poniatowskiego, który przecież chciał bronić do końca Rzeczpospolitej, ale zdrada stryja pozbawiła go możliwości działania, można tak powiedzieć. Ta smutna chwila nie kończy historii Targowicy. Pamiętajmy o tym, że rządy, które zainstalowało wojsko rosyjskie, rządy Targowicy, rządy, których już nie sprawowała ta wielka trójka, bo ci wiedzieli, że dzieje się coś, co niezupełnie zgadza się z ich planami. Widzieli szybko, że Rosja przecież nie wprowadza tutaj żadnej polskiej wolności, tylko że Rosja zmierza do rozbioru. Wobec tego szybko Szczęsny Potocki, Seweryn Żywuski cofają się na dalszy plon, a głównymi prowodyrami Targowicy stają się ludzie drugiego szeregu, ludzie do szpiku kości i otwarcie cyniczni, jak hetman Kosakowski, niegdyś bohater Konfederacji Barskiej, który swoimi zagonami wtedy sięgał nawet aż pod Smoleńsk, teraz stał się po prostu wiernym do końca sługą rozbiorców rosyjskich. Jego brat, biskup Kosakowski, czy ludzie, którzy nie byli tak cyniczni, ale po prostu uważali, że zerwanie z Rosją jest katastrofą dla Polski. Wierzyli w ten program, że Polska może przetrwać tylko przy Rosji, jak biskup Wileński, Ignacy Masalski, czy brat króla, prymas Michał Poniatowski. Ta grupa ludzi, jak wiadomo, ostatecznie razem z innymi posłami zatwierdza na najbardziej haniebnym w historii Rzeczpospolitej Sejmie w Grodnie, ostatnim Sejmie Rzeczpospolitej w 1793 roku, drugi rozbiór Polski. To było straszne. Zmuszono posłów do tego, żeby zaakceptowali de facto likwidację Rzeczpospolitej. Król przyglądał się temu bezsilnie, bez protestu. Wszystkim dyrygował ambasador rosyjski Jakow Zivers, wygrywając poszczególne fakcje prorosyjskie przeciwko sobie. I tak wydawałoby się, że na samo dno ściągnęła Targowica, ta walka z własnym królem, który nie umiał zresztą dorosnąć do zadania zwycięskiego, powiedziałbym, poprowadzenia zwycięskiego oporu przeciwko Targowicy. Ta walka przecież przechodzi w grudniu 1793 roku przygotowania do insurekcji kościuszkowskiej. Ostatni rozdział Targowicy został zapisany na ulicach Wilna i na ulicach Warszawy w maju i w czerwcu 1794 roku, kiedy Wilno i Warszawa zostały ogarnięte powstaniem kościuszkowskim. Ten ostatni rozdział Targowicy to były szubienice, na których zawiśli ci przywódcy Targowicy, których można było znaleźć pod ręką. To nie była sprawiedliwość. To była sprawiedliwość ludowa wynikająca z bezsilności. Jeżeli przez miesiące, a właściwie przez dziesięciolecia można było obserwować, jak zdrajcy, otwarci, najbardziej cyniczni, zostają wyposażeni w największe dobra i ordery, a ludzie, którzy byli szczerymi patriotami, idą na Syberię, albo też zostają skazani jako zdrajcy przez krzywoprzysiężne sądy, to w końcu przychodzi właśnie taki moment złej, ludowej sprawiedliwości wynikającej z bezsilności. Samosąd, słabo polakierowany, powiedziałbym, formalnymi wyrokami, zasłużonymi oczywiście wyrokami śmierci dla czołowych przywódców Targowicy. Ale te szubienice w Wilnie i w Warszawie są jakimś memento, powinny być memento, jak przypominał o tym kilkanaście lat temu Jarosław Marek Rymkiewicz w swojej niezwykłej powieści, a właściwie eseju historycznym Wieszanie. Powinny być memento dla tych, którzy czują się bezkarnie, którzy uważają, że zdradzać można zawsze Rzeczpospolitą i uzyskać za to najwyższe nagrody. Przychodzi moment taki jak ten w 1794 roku. Moment, w którym zdrajcy zostali ukarani. Nie wszyscy oczywiście.
Szczęsny Potocki podróżował po Europie i przesłał do Seweryna Rzewuskiego prostą deklarację po trzecim rozbiorze Polski. Mojej ojczyzny już nie ma, wybrałem teraz nową, jestem od tej chwili Rosjaninem. Skonkludował swój wybór życiowy. Seweryn Rzewuski zostanie na dworze w Wiedniu, pisząc gorzkie wiersze o zepsuciu czasów, kiedy uzurpator z Korsyki Napoleon zaczyna pomiatać koronowanymi głowami. Franciszek Ksawery Branicki do końca pozostał sługusem fakcji, najbardziej antypolskich fakcji na dworze petersburskim. Nie ma doskonałej sprawiedliwości na tym świecie, wiemy o tym, ale to przypomnienie, że sprawiedliwość ludowa może niekiedy dosięgnąć zdrajców, pozostaje jakimś, powiedziałbym, ważnym, wartym przypomnienia elementem naszej historii i historii Targowicy. Mówię o tym także dlatego, że niedawno odświeżyłem sobie w pamięci i bardzo chciałem Państwa do tego namówić wielką powieść historyczną Władysława Stanisława Reymonta. Dobrze się stało, że teraz Reymont znów stał się modny dzięki ekranizacji bardzo efektownej, plastycznie, chociaż spłycającej treść jego wielkiej powieści Chłopi, z fenomenalną muzyką zresztą, więc życzę powodzenia i temu filmowi, i muzyce, żeby zdobyły zasłużone Oscary. Ale warto sięgnąć głębiej, to znaczy do samego genialnego tworu pióra Reymonta, bo tak opisywać rzeczywistość, jak on umiał, nie umiał nikt inny. Sienkiewicz miał większy dar na pewno narracyjny, ale dar opisu rzeczywistości, ludzi, przyrody, Reymont miał tego daru więcej chyba niż którykolwiek z naszych pisarzy. Cały ten dar jest widoczny także w jego wielkiej powieści Rok 1794, trzytomowej powieści. Główna treść tej powieści to nie jest kara na zdrajcach wymierzona. Powieść urywa się w połowie 1794 roku. Główną treścią tej powieści jest coś innego. Jest poszukiwanie wyjścia drogi poza zdradę, poza Targowicę. Tym wyjściem, którego szukano w 1794 roku i otwarto drogę w tym kierunku właśnie powstaniem kościuszkowskim, które dlatego nie przegrało, dlatego zostawiło testament ważny i zrealizowany w ciągu następnych 120 lat. Tym wyjściem było przyciągnięcie chłopów do polskości. Symbol Bartosza Głowackiego, Racławic. Dlaczego mówię, i to już kończę, zmierzam do podsumowania. Dlaczego mówię o konieczności takiego spojrzenia na problem Targowicy? Spojrzenia w pewnym sensie powiedziałbym pozytywnego. Nie chodzi tylko o ukaranie zdrajców, choć to jest konieczne dla przywrócenia pewnej podstawowej orientacji moralnej w Rzeczpospolitej, bez której nie może być dobrego korzystania z wolności, bez której wolność służy tylko i wyłącznie do jej nadużywania, do pokrywania swoim hasłem niecnych czynów. Ale potrzebny jest także pozytywny wymiar pracy nad polską wolnością, odkrycia jej wartości dla tych, którzy byli jej pozbawieni albo nie umieją jej docenić, nie umieją z niej korzystać. Przypomnę Państwu na koniec wyniki badania, do którego nawiązywałem w ostatnim czasie dwukrotnie, ale tutaj akurat w Amikusie jeszcze nie miałem okazji, a wydaje mi się ono bardzo ciekawe i bardzo ważne. Badanie przeprowadzone w tym roku przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk na bardzo szerokiej próbie statystycznej 1504 osoby, Polaków i Polek, w wieku od 18 do 96 lat. Wszystko oczywiście ułożone proporcjonalnie. A przedmiotem badania była kwestia identyfikacji z polskością Polaków i Polek. Tak jak w takim filmie Poszukiwana, pewien bohater analizował zawartość cukru w cukrze, to można powiedzieć tutaj autorzy tego badania postanowili sobie zbadać zawartość Polaka, polskości w Polaku. Bo jak wiadomo, nie mamy bardzo licznych mniejszości narodowych, nie to jest
takim problemem ważnym, jak było powiedzmy w II Rzeczpospolitej, a więc w tej próbie mówimy o etnicznych Polakach przede wszystkim. Wynik jest niezwykle ciekawy. Otóż autorzy badania podzielili wynik na cztery grupy. 20% to są tak zwani otwarci demokraci. Trochę dziwne ujęcie, bo czy sugeruje ono, że pozostałe 80% naszych współobywateli to jacyś zamknięci niedemokraci. No ale w każdym razie 20% otwarci demokraci, ci, którzy oglądają TVN, nie oglądają TVP, są raczej niepraktykujący lub są ateistami, otwarci na Europę, ale nie są to ludzie, którzy by całkowicie wykreślali polskość ze swojej tożsamości. Nie, chcą ją tylko zmieniać zgodnie z pewnym wyobrażeniem, które podpowiada model europejski. 38% w dwóch grupach, takiej bardziej twardej można powiedzieć i bardziej łagodnej, stanowią odłamy konserwatywne, można tak powiedzieć. Nie będę ich analizował. Jak mówię, razem liczą one 38%, ale podzielone na dwie grupy. 14% stanowi grupa najbardziej zaskakująca swoją wielkością i charakterystyką. To jest grupa wstydzących się Polski. 14% naszych współobywateli, czyli jakbyśmy spojrzeli na to nie procentowo, ale ilościowo, to jakby 5 milionów spośród grupy 38 niespełna milionów Polaków, to są ci, którzy są Polakami, jednocześnie dogłębnie nie chcą być Polakami. Manifestują to. Wstydzą się polskości. Uważają, że polskość, nie chcę zacytować, to nienormalność, ale polskość jest gorszością. Nie można być Polakiem bez wstydu. To jest coś okropnego być Polakiem. Ci ludzie, ta bardzo liczna grupa, dobrze wykształcona, co wynika z tego badania, znaczy to pytanie, co oznacza dobre wykształcenie, formalnie dobrze wykształcona, odrzuca całkowicie potrzebę znajomości polskiej kultury i polskiej historii. To znaczy, to są ludzie, którzy wstydzą się polskości, ale nie chcą jej poznać. Czyli na przykład nie chcą poznać Rejmonta. Z Rejmonta mogą tyle się dowiedzieć, że Jagna była wielokrotnie gwałcona przez polskich macho. Do tego się sprowadza wymowa chłopów, zdaje się, w tym filmie, skądinąd bardzo efektownnie nakręcony. Tylko tyle. Więc polskość to opresja, męski szowinizm, niezależnie od tego, że on na pewno występuje, tak jak w wielu innych wspólnotach, ale polskość zostaje zredukowana do tych negatywnych cech. Polskość to mordowanie sąsiadów, polskość to ciemnogród. Polskość to katolicyzm, powód do największego wstydu. W tej grupie poziom ateizacji jest najwyższy. W tej grupie także ogląda się TVN, absolutnie nie ogląda się telewizji publicznej. Cytuję z autorami badania. No ta grupa wiele mówi o rozwinięciu tego kompleksu, którego początki śledzę w szóstym tomie. Tych, którzy odrzucili polskość wtedy, było może kilkuset, na pewno nie więcej. Dzisiaj jest ich 14%. Ale jest grupa, która powinna budzić nasze jeszcze większe zainteresowanie. 28%, prawie 1/3 z nas. To są, jak ich określa badanie, wycofani pesymiści. I to jest grupa, myślę, że występująca w każdym społeczeństwie. Może nie w każdym tak liczna. To jest tych, którzy żyją problemami życia codziennego, którzy nie interesują się życiem publicznym. Jeżeli biorą udział w wyborach, to tylko wrzucając swój głos protestu przeciwko aktualnej władzy. No bo to ich tylko interesuje. Jest mi źle, z trudem wiąże koniec z końcem. To nie lubię tej władzy, która teraz jest, zagłosuję przeciwko niej, jeśli w ogóle się pofatyguje do urn wyborczych. Niewątpliwie w ostatnich wyborach udało się tę grupę zmobilizować, podobnie jak udało się zmobilizować grupę zawstydzonych polskością, ponieważ zwróćmy uwagę, bez tych dwóch grup na pewno nie udałoby się uzyskać 50-kilku% koalicji, która szykuje się do przejęcia władzy. To jest koalicja zawstydzonych polskością, wycofanych pesymistów i otwartych demokratów. To jest koalicja, która przejmuje,
chce przejąć w tej chwili władzę nad Polską. Myślę, że powinniśmy cały czas w rozmowach z otwartymi demokratami przypominać im znaczenie polskiej tradycji w Europie. Przypominać, że nie byłoby bez Europy Polski, nie byłoby bardzo wielu wartościowych elementów w kulturze europejskiej bez Polski, bez tego, co Polska przez 1000 lat stworzyła i dała Europie, nie tylko od niej wzięła. Że nie ma powodu wstydzić się Polski w Europie, a jest powód, by mówić równym głosem w sprawach europejskich z innymi narodami. W stosunku do zawstydzonych polskością boję się, że straciliśmy możliwość porozumienia, że ta grupa, której rzecznik samozwańczy aktor ogłosił dość już tych Sienkiewiczów i Mickiewiczów, no to jest taki manifest, powiedziałbym, tej pogardy dla polskiej kultury, wypowiedzianej przez aktora. Otóż obawiam się, że z tą grupą trudno będzie nawiązać dialog, wymienić argumenty. Tu emocje są ważniejsze. Skoro jest odmowa poznania polskiej kultury, poznania polskiej historii, to nie da się rozmawiać z tymi ludźmi. Ale w pewnym sensie myślę, że grupa wycofanych pesymistów, te 28%, najliczniejsza grupa, to jest grupa tych, których w przedwojennych rocznikach statystycznych określano mianem tutejsi. Ludzie, którzy w jakiejś części przynajmniej nie chcą dokonywać świadomego wyboru identyfikacji, bo to jest może za trudne, albo za mało przekonujące, albo nieciekawe, nie ma czasu na to. Otóż myślę, że powinniśmy po pierwsze, przepraszam, że tak to ujmuję, może zdecydowanie przesadnie traktując tutaj swoją rolę, po prostu sam się nad tym zastanawiam i dzielę się swoimi domorosłymi przemyśleniami na ten temat z Państwem. Wydaje mi się, że po pierwsze powinniśmy nie pozwolić na to, żebyśmy zostali zepchnięci do roli wycofanych pesymistów. Bo to jest cel nowej władzy. Zepchnąć nas do tej grupy. To znaczy ludzi, którzy czują się bezradnie, którzy zredukują swój horyzont oczekiwań do tego, żeby związać jakoś koniec z końcem i tyle. Bo pod nowymi rządami chyba przelewać się nie będzie, prawda? W każdym razie ludziom spoza elity tworzącej te nowe rządy. A więc niewątpliwie warunki materialne będą sprzyjały temu, żeby no, nie myśleć o sprawach publicznych, tylko o przetrwaniu. I w dodatku pogodzić się z tym, że polskość ma status dochodiagi, to znaczy wartości, która jest na wymarciu, na obumarciu. To jest element, który jeszcze interesuje ludzi powyżej 80 roku życia. Więc wycofajmy się, to już nie jest ważne. Zrezygnujmy z walki o młodsze pokolenie. Pogódźmy się z tym, że my wymrzemy i będzie już właściwie po problemie polskości w Polsce. To jest, jak ja to interpretuję, pewnego rodzaju wizja, którą wyraził pewien siedzący obok Donalda Tuska w czasie jednej z konferencji przed kilku lat rzecznik tej młodej, liberalnej rewolucji, który powiedział, że problem rozwiąże się sam, bo wyborcy inni, ci, którzy nie głosują na Tuska, wymrą po prostu niedługo. Tak powiedział redaktor pisma Liberté. To się nazywa Liberté, wyzwolenie, prawda? Wyzwolenie od tych starych, którzy przeszkadzają. Polskość to starość, która umiera. Otóż jeśli przyjmiemy tego rodzaju perspektywę, wypełnimy samo spełniającą się przepowiednię tych, którzy chcą pozbyć się Polski, zawstydzeni nią. Ale myślę, że to nie wystarczy obronić się przed pokusą zejścia na poziom zawstydzonych pesymistów. Myślę, że powinniśmy powalczyć, popracować nad tym, ażeby z grupy zawstydzonych pesymistów zdobyć, stworzyć grupę tych, którzy odkryli na nowo polskość. Bo to są tacy sami Polacy jak my. Tylko ludzie, tak jak chłopi pańszczyźniani w XVIII wieku, przygięci na tyle problemami życia codziennego, nieprzyzwyczajeni do wolnego wyboru, że potrzebowali
tego, co zapoczątkowało powstanie kościuszkowskie w 1794. Otwarcia drogi do dumnej polskości. Jak to zrobić? Jak prowadzić tę pracę, która wzmocni polskość nie tylko w nas samych, ale w naszym otoczeniu? To jest oczywiście zadanie do refleksji każdego z nas. Ale przychodzi mi już na sam koniec taki wiersz, późny wiersz Leopolda Staffa, pisany po II wojnie światowej. Przychodzi mi on na myśl dlatego, że mam wrażenie, że próbowano przekonać w ostatnich latach tych wycofanych pesymistów środkami tylko materialnymi. Wyłącznie kwestiami materialnymi. One są ważne, ja tego nie neguję. Ale czy one wystarczą? Staff pisał tak, cytuję z pamięci, więc niepoprawnie. Budowałem dom od fundamentów, zawaliło się. Budowałem dom od murów, zawaliło się. Teraz zacznę budować dom od dymu z komina. Tak, od tego ducha trzeba zacząć. Od przypominania ducha, który zostawili w sobie, w swoim czynie, w swoim przykładzie ci, którzy walczyli i zginęli, oddali życie za Polskę. Ten przykład prawdziwych bohaterów polskości wciąż ma siłę, jak wierzę, przyciągania. I nasze zadanie jest takie, żebyśmy nie pozwolili o tym przykładzie zapomnieć. Dziękuję bardzo.